Ania! Ania, Muminka! Co? Chodź tu! Co się stało? Chory jestem! Muminka! Jeju, co się dzieje? Chodź tutaj! Kite, co się stało? Cześć! Ojeju, co ty taki skulony jesteś? Jestem chory. Jak ty jesteś chory? Jestem chory, czemu mnie kamerujesz? Czemu ty mnie kamerujesz? Czemu ty mnie kamerujesz? No co jest? Jestem chory, źle się czuję. Proszę mnie tutaj przygotować do tego, do ozdrowienia. No co jest? Co ci się dzieje? Jestem chory i potrzebuję opieki. Opieki? Będziesz się dzisiaj mną opiekować przez moją chorobę. Ujuju. Na początku chcę herbatkę. No. To mi wstaw czaj. Ale patrz, no jak masz się wyzdrowieć, jak ci stópcie marzną? Jakim sposobem? A przykryłaś? Przykryłaś stópcie? Proszę przykryć. Zimno mi! Pani Chłowicz, proszę się nie załamywać. Teraz chcę tak, herbatkę, no, ciepłą i tu wstawki, tu możesz wstawić czajniczek. Ty nie byłeś w stanie go serio sobie nastawić? Nie dam rady. No nie chcesz aż tak chory, bez mam przysady. Gorączkę! Ale jaką chcesz herbatkę, Kitę? Ja bym chciał tak, najlepiej owocową. No. Albo nie, zwykłą. Albo malinowa niech będzie. Do tego musisz dać cytrynkę. Nie mam cytrynki. Trochę cukru możesz tak podsypać. Czego nie masz? Cytrynki, mogę ci dać miodu, żebyś szybciej wyzdrowiał. I syrop z maliny. No to idź do sklepu po cytrynkę. Jak ja mam wyzdrowieć bez cytrynki? Patrzcie, za popracie ją widać. Kubeczku, ładnie. Nie tym kubeczku, innym. Ja chcę w ładnym kubeczku. Ojej, jak mnie tu przeszli. To widzicie, jakiegoś fikusa mi tu postawiła. Pewnie on mnie zaraził. Matko, może być. Woda się już ugotowała, więc zalewamy Kitkowi awaryjną herbatkę. I do tego, słuchajcie, ja go wykuruję w sekundę. Pokażę wam, jaki zestaw mam. Do tego mamy miodek, ale oczywiście jak herbatka troszkę wystygnie, malinkowy syropik. No i co najlepsze? Imbir. Sekundę wyzdrowię. Jeszcze łyżeczkę, może by wszystko zamieszać. No chwila! Chodź na chwilę szybko! Sekundę, kocyk mi spadł na podłogę! No żartujesz sobie? Pomóż mi, nie usięgam go! Nie dam rady! O, to może bym dał, ale co ciężki jest. Mówi, Gacha, kocyk mi podaj, podaj mi kocyk. Kocyk podaj, proszę. O. Wiesz co, przesadzisz? Ale przykryłabyś mnie! Jak ty tego... Chorego Kitka się nie potrafisz zająć nawet! Jak smutno! Stupcie mi, jest zimno! Znowu samemu wszystko muszę! Pewnie herbatkę też sam będę musiał sobie zrobić! Herbatka gotowa dla naszego Marudy. Proszę cię bardzo, na zdrówko, być dla ciebie dojem. A chipsy przyniosłaś? Co przyniosłam? Chipsy. Jakie chipsy? Ty jesteś chory, chipsy. Masz rosołek sobie zjeść! A żeby rosołek? Nie, to chipsy przynieś. Takie najlepsze, żeby były dobre. Mogą być jakieś, nie wiem, ten, naczoski najlepiej, niech ale będą. Widzę, że już Kitek, ile ty zjadłeś chipsów? Wystarczy nie ci. Nie było, tu... Okruszki się... masz. Tu ci kładę herbatkę. Tak. Jak się możesz tak niemiło odzywać do chorego? A jak ładnie poproszę. Muminka, czy możesz mi przynieść chipsy? Dobra, ale teraz widzowie dla ciebie, żebyś szybko wyzdrowiał, niech zostawią kciuka do góry, bo ja z niej dłużej nie wytrzymam, więc koniecznie zostawcie tego kciuka. Chipsy czy naczosy, bo to są dwie różne rzeczy. Naczosy. Z sosem czy bez? Bez. Patrzcie, jakie ładne gwiazdy. Już gwiazdy widzisz? No tu są raz, dwa, trzy, cztery gwiazdy. O, w ogóle to spadłem z łóżka. Błagam, niech będą gdzieś naczosy, bo ja nie chcę iść do sklepu po te naczosy. Sekundo. Smakuje ci herbatka? Nie piłem jeszcze. Okej. Mam! Jestem uratowana, mam naczosy! Jej! Mam całą michę tego, żeby już drugi raz mnie po to nie wysyłał. Kitek! Co ty? Ej, no wleź na łóżko właśnie! Co ty robisz? Patrzem z łóżka. No to proszę. O, ta... Ile naczoska? Wiesz, ile masz naczosków? Pojesz sobie, tylko idź pod kołdrę, znaczy pod koc. Sos by się przydał. Mówię, że nie chcesz sosu. Sosu dodać. Ty już lepiej idź spać, dobra? Ja idę się zająć pracą dalej. Muszę montować filmy, Kitek. A pomożesz mi wejść na łóżko? Dobra. No chodź. Łapka, łapka. No, nie ta łapka. Łapka. Nie, ta też nie. Ta tutaj. No chodź, wstawaj. O matko, Kitek, jesteś ciężki. Nie pójdę ci tyle naczosów dawać. Nie, ja ty dam radę. O nie. Bój, bo mnie zarazisz! Nie potrafię mnie podnieść. Sam wszystko muszę robić. Chodź, chodź. To nasza podusia z naszego sklepu, Muminki.pl Kitkowa się tobą zajmie. No. Dobranoc, co wam życzę? Muminka! Co? Zmieniłem zdanie. Na podłodze było lepiej. Co? Dobra, Kitek chwilę zasnął, więc gasimy mu tu światełko, żeby sobie posiedział na spokojnie i poodpoczywał, a ja w tym czasie pokażę wam, bo muszę się zająć montowaniem, ale pokażę wam, co Kitek mi ustawił jako tapetę Pushina. A mało tego,
mój nowy komputer również ma puszki, na którym macha. Nie mówcie Kitkowi, ale mi się podoba. No, ale nie giga. Cały room tour już niedługo zobaczycie. A właśnie, a jeśli chcecie, żebym pokazała wam mój pokój, jak już będzie wyglądał skończony, bo już niedługo go skończymy, to koniecznie napiszcie teraz w komentarzu... Myszka! Będę wiedziała, o co chodzi. Dobra, ja teraz siadam do montażu, póki Kitek jeszcze śpi. Potrzebuję filmiku na jutro, więc trzeba montować! A w styczniu, we wtorki i w piątki odcinki będą czekać na was na Mufinę Art Gaming, a pozostałe dni na tym kanale. Mufinka! O nie, wstał. Mufinka! Idziemy zobaczyć, co znowu chce. No idę! Co? Co chcesz? Mam problem. Nie wolisz spać? No chodź do mnie. No idę. No bo zobacz, jak podaję sobie na cząstki językiem. Nie wierzę. No, to nie mam nigdzie tego sosu. Mówiłaś, że będzie sos. No już ci przyniosę sos, tylko wygrzej się. Wiesz, że to jest wygodne? Miałeś wybić ciepłą herbatkę, zasnąłeś i w końcu. Ale zobacz, chodź. Kitek, no weź się, nie będę ładniej. Szczerze? Wyglądasz dzisiaj i czujesz się jak ta trójka z naszego 2023 Sylwestra, która od początku jakoś miała problem sama z sobą. Finka? Kto wygląda na załączonym braszku gorzej? Finka. Trójka? Chory Kitek. Trójeczka? Nie mogę sięgnąć. Chory Kitek. Nie mogę go sięgnąć. Co, mam cię karmić? Muszę, patrz, będę musiał talerzem obkręcać. Nie, nie, wróć do mnie, chodź tu. No tak. Teraz wyjmiemy ten sosik dla Kitka, bo chciał jakiś. Dodamy mu jego ulubiony, słodko-pikantny. A Kitek lubi pikantne rzeczy, ja tylko nawet lubię. Trzymaj sosik. Nie chcę sosik. Jak to nie chcesz sosik? Przed chwilą chciałeś sosik. No teraz co? No Kitek, specjalnie ci przyniosłam. To idę go z powrotem włożyć. Dobra, jednak daj sosika. Ale tu mi go polej tu, tak żebym języczkiem sięgnął, żebym mógł. No chodź. Nie, gdzie? Wika? Co chciałeś? No ale tak... Nie! O! Wika! Nie wierzę. O, idealnie. Uciekaj, Kituś, póki jeszcze możesz. A ty, Kituś? A, Kituś zasnął, dlatego z tobą wytrzymuję, tak myślałam. To spędzi. Miau! O, jeszcze ma ciapkę Mikołaja. I belle, udało mi się skończyć na live z wami, ponieważ robię live'y na TikToku, takie bardziej kreatywne, i skończyłam właśnie ten obrazek Belli. A mało tego, kupiłam dzisiaj taki diamond painting, który mi polecaliście i jest z japońskim krajobrazem. Strasznie mi się podoba i się mega nie mogę doczekać, aż zaczniemy to robić razem na live'ie. Mówinka! No co jest? Trochę się lepiej poczułem, wow. Ale... Nie wygląda. Potrzebuję jeszcze czegoś na poprawę humoru. Masz skarpetki w miszki? No. Jakie słodkie, no. Potrzebuję na poprawę na humoru. To czekaj, mam coś dla ciebie. Słuchaj, bo tak się składa, że dostaliśmy prezent. Prezent, który skrywa coś fajnego. Co to za prezent? Chcesz zobaczyć? No chcę, no dla mnie ma być na poprawę humoru, nie dla ciebie. No to posuń się. Okej, zobaczmy, co my mamy w środku. O, no chodź! Okej, okay. Mamy tutaj wesołych świąt, bo to przyszło przed świętami, ale nas nie było. I to jest Pikachu, to jest prezent od Pikachu. To jest prezent od Pokemonów. Ja, Pika. To są słuchawki? No. Ale sztos. A to dla mnie jest, tak? Jo. Charizard, jak Charizard? To jest Charmander. No, przepraszam, ja chcę go, to jest mój. No, no dobrze. To sobie weźmiesz Pikachu. O, patrz, i jeszcze coś dla ciebie. Masz tutaj bluzkę prawdziwego fana Pokemonów. Ej, sztosik. No, ciśniesz się. Pokemon Unity. I do tego? Czekaj, czekaj, ja to muszę opakować. Ale słodziak. Kto to jest? Nie wiem. To jest... Pokémon! Napiszcie w komentarzu, czy znacie tego Pokémona! Właśnie! A jeśli wy chcecie dołączyć do naszego najsłodszego teamu na całym YouTubie Mufiny Kany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Dziękujemy bardzo, paczuszka, bo była niesamowita! Poprawić się humor? Jak mi dasz całą paczkę, to będę zadowolony! Ale ja chcę słuchawki! Nie, ja nie chcę. No, ale ja też chcę, to ty jedną, ja drugą. Mi wystarczy? To ja chcę jeszcze Charizard i wziąć wszystkie Pokemony. Ale jesteś niemiły. Ja bo niemiły jestem. Jestem bardzo kochany. No Kitek, jak tam lepiej się czujesz? A jest mi zimno. No to czemu pijesz zimną herbatę? Mogę się napić się ciepłej herbatki. To ciepła herbatka. Jeszcze ciepła? Ciepła jest jeszcze, ale nie mam kocyka. Ktoś mi ukradł kocyk, jak spałem. Proszę przyznać się, kto ukradł kocyk? Przecież masz tutaj panią... Panią Chomisz i pana Chomisia. Gdzie jest pan Chomisz? No właśnie nie ma pana Chomisia. No to pan Chomisz poszedł na imprezę, ale pani Chomisz została i ona ma w środku kocyk. Ale mało tego,
spokojnie. Mamy jeszcze... To ty ukradłaś mój kocyk! Nie! Tak! No to ja byłem nim przykryty! Przypamiętam! To był kituś. Kituś tak udaje, że śpi, a tak naprawdę... Chciał się przykryć. Tak, tak. Tutaj pokazuję wam mojego pięknego kwiatuszka. Kwiatuszek się nazywa Zosia i jest sztuczny. Fikusem fikus. Dopiero będzie. To jest fikus. Będzie mieć jeszcze jednego przynajmniej. Fikus, elegancki. I kupiłam sztucznego, powiedziałam, że z moimi umiejętnościami raczej go szybko... Patrz, patrz, on jest prawdziwy. Bo fika, on jest prawdziwy. No w mojej wyobraźni jest prawdziwy. Nazywa się Zosia. On jest prawdziwy tak jak kitusz, który normalnie sam żyje. Jeszcze będziemy mieć monsterka. Monsterek do nas przyjdzie i monsterek się będzie nazywał... Fikus. No fikus to będzie trzeci. To będzie czwarty. Będziemy mieć trzy fikusy. Co? Co? Ja jeszcze chcę storczyka sztucznego, bo mam takiego w domu rodzinnym. A skoro kitek jest chory, to przynajmniej będzie miał czas, żeby pograć ze mną planszówki. Kitek, pogramy w Carcassonne? Nie. Co ty robisz? Czemu je otwierasz? Charmandery mi się. Nieprawda, otwieraj słuchawki. Nie otwieram żadnych słuchawek. No dobra, chcesz ze mną pograć w Carcassonne? A mogę tworzyć słuchawki? No dobra, ale zagramy. Dobra. Ale zanim zagramy, chcę szejka. Chcę takiego dobrego szejka, takiego pysznego. Ale szczególnie on się zmienił lodu. Słodki niech będzie. O nie, Charmander. Kitka, szczęście, że kupiliśmy coś takiego i to jest w sumie shake. Shake o smaku batona Bounty. I ja uwielbiam batony. Jeśli też kochacie batony, napiszcie w komentarzu baton. Kitek. Otworzyłem. Chcesz shake'a? No. No to cię. A co jest za shake? No to jest shake batonowy. O, pytanie, czy to jest dobre, czekajcie. Wielki, wielki test. Jaki smaczek. Boże, jak słodko wyglądasz za buteleczką. Zamknięte. Zostałem oszukany. No i jak tam kitek? Kokosowe. Tak? No bo Bounty jest kokosowe. Dobre. No to chodź, teraz zagramy. Okej. Okay. Papier, kamień, nożyce, kto pierwszy? 3-4. 3-4. No nie, no wygrywałem trzeci raz. Ja pierwsza. Właśnie skończyliśmy i liczymy punkty. Zebrałem najwięcej zboża i wszystkiego jestem najlepszy. No i okazało się, że... Patrzcie, Muffinka wygrała, była dalej. No i widzicie, elegancko wygrała, ja niestety przegrałem, nie, ale... Kitek wygrał. Nieważne. Kitek wygrał, ale później tak pomieszał zasady gry, że w sumie ciężko powiedzieć. O, jeszcze wyciągnij mi takie coś. No, nie graliśmy. Ale zobaczcie, jak ładny ale ten krzyżyk, kożeczki. Fajna gierka była, tak więc piąteczka, a teraz Muffinka, bo ja się gorzej czuję. No co? Musisz mi posprzątać. Jezu, jak ja się źle... O matulo! Dasz radę sama posprzątać? Nie, w końcu mogę sobie odpakować. Chciałem zobaczyć właśnie. Ej, ładne są, serio, zobacz. Ja nigdy nie miałem takich słuchawek. Ja elegant. Też nie. I? O, jakie fajne są. Ty je chcesz? Bo mówiłeś, że nie chcesz. Chcę. Patrz! Jest słaby Pikachu, trzeba go podładować. Kitek, masz swoje leki, żebyś się poczuł lepiej. Proszę bardzo. Dobra, Muffinka, to są tiktaki. No. To są tiktaki. No tak. Tiktaki to! Co ty wymyślasz? Słuchaj, robimy tak. Ja idę spać teraz, już koniec. No już do spanka, żebym mogła sobie przemontować film, bo przecież się nigdy nie wyrobię. Zjadę brzmi lepiej. Bardzo ci dziękuję, że się mną zajęłaś. Powiem ci tak, tak 4 na 10 taka opieka, powiem ci. 4 na 10. Nie było idealnie. Do piąteczki byśmy ci może dociągnęli. Ale musisz być troszeczkę milsza. Nie jestem twoją służącą, ale cieszę się, że się lepiej poczułeś. Ja teraz idę montować filmik, bo się kitek nie wyrobię na jutro. No dobra, no to co? Lecimy, tak? Zostawcie oczywiście dużo kciuków w górę! Ej, bo ja robię mój! Bziaki, pa!